Tytuł kursu: Elementy pracy biurowej w logistyce. Moduł: Korespondencja służbowa. Temat: Spam. Fragmenty tego wideokastu pochodzą ze strony internetowej. Witajcie. Opowiem dziś o poczcie elektronicznej, a dokładniej o spamie, który zalega na naszej poczcie elektronicznej. Spam jest to niechciana korespondencja pojawiająca się na platformach komunikacyjnych, takich jak poczta elektroniczna, telefon, faks, komunikatory internetowe, czy też reklamy znajdujące się na stronach www. Spam stanowi nieuczciwą praktykę rynkową, którą zwalcza zarówno prawo polskie, jak i europejskie. Zgodnie z zapisami artykułu 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, niezamówiona informacja jest spamem, a posłużenie się pocztą elektroniczną w celu złożenia propozycji zawarcia umowy, przedstawienia oferty bez uzyskania uprzedniej zgody konsumenta, stanowi naruszenie ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Tak więc musimy mieć świadomość, że niechciane wiadomości, które dostajemy, są sprzeczne z prawem, mimo że są one generowane automatycznie przez wiele serwerów. Musimy również pamiętać, że przesyłanie korespondencji z oznaczeniem przesyłanych komunikatów handlowych w sposób wprowadzający odbiorcę w błąd co do ich pochodzenia oraz ich statusu prawnego poprzez określenie w polu nadawcy listu bądź wiadomości błędnego nadawcy, który przesyła w rzeczywistości informację handlową na zlecenie reklamodawcy bez uzyskania zgody adresata, jest niedopuszczalne. Taka korespondencja stanowić może czyn nieuczciwej konkurencji, godzący w zbiorowe interesy konsumentów oraz stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Należy pamiętać, że każdy użytkownik, który nie chce otrzymywać informacji handlowych z danej firmy, powinien wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, składając stosowne pismo informujące, iż nie wyraża on zgody na przetwarzanie danych osobowych przez tę firmę. Na podstawie artykułu 32 ust. 1 punkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych można zgłosić sprzeciw odnośnie dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. To już wszystkie informacje, jakie chciałam Wam przekazać w tym wideokaście. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.